Znajdujemy się w magazynie Szlachetnej Paczki w Międzyrzecu Podlaskim. W tym roku jest to Pałac Potockich. Dzięki uprzejmości tutaj Miejskiego Ośrodka Kultury, z czego z całego serca dziękujemy. Jest to 20. edycja Szlachetnej Paczki, można rzec jubileuszowa. Natomiast w Międzyrzecu Podlaskim działamy już 8 rok, od 2013 roku. W tym roku w Międzyrzecu Podlaskim razem ze mną działa 9 wolontariuszy, czyli razem 10 nas jest. Ta edycja była dla nas bardzo trudna ze względu na pandemię, jednak nie łamiemy się i idziemy dalej, dajemy do przodu, żeby pomóc tym rodzinom, które oczekują pomocy, które jej potrzebują, bo takie rodziny nadal są. W tym roku zostało objętych pomocą 12 rodzin z terenu Międzyrzeca Podlaskiego i gminy Drelów. Do tych granic zaciąga się tutaj nasz rejon w tym roku. Potrzeby były naprawdę przeróżne. Zaczynały się od podstawowych, czyli żywności, środków czystości. Natomiast niektóre rodziny mają indywidualne potrzeby, choćby kuchenka lub węgiel. No więc tak, od początku edycji mamy 13 wolontariuszy, którzy odwiedzali rodziny, no i działali, tak, do tej pory. Natomiast do pomocy na magazynie właśnie tutaj teraz zgłosiło się jeszcze drugie tyle, więc ostateczna taka liczba wolontariuszy zaangażowanych w Szlachetną Paczkę u nas w Białej, myślę, że oscyluje w okolicach tam 30 osób. Jeżeli chodzi o ilość rodzin zakwalifikowanych, mamy 28 zakwalifikowanych rodzin właśnie z Białej i okolic. Każdy darczyńca, jeśli się nie mylę, wziął po jednej rodzinie, więc mamy 28 rodzin i 28 właśnie darczyńców. Z racji tego, że mamy tą pandemię, tak, więc wszystko było troszeczkę utrudnione, były pewne opóźnienia, był problem z zgłaszaniem rodzin, ponieważ normalnie te rodziny po prostu mieliśmy zgodę podpisaną przez rodzinę, natomiast w tym roku miałem tylko dane rodzin, musiałem to zgłaszać do call center się odzywało do rodzin i dopiero wtedy ja mogłem odwiedzać te rodziny, także to wszystko się wydłużało, to wszystko trwało. Kolejna rzecz, na przykład, jeżeli chodzi tutaj już na przykład o sam magazyn, w tym roku właśnie tak wyjątkowo, nie mamy, tak jak co roku był, poczęstunku do darczyńców. Zawsze był pokój, w którym aktualnie mamy swój magazynek. Tam był organizowany poczęstunek, kawa, herbata, chwila pogawędki właśnie z darczyńcą. W tym roku tego nie ma ze względu właśnie na niebezpieczeństwo właśnie transmisji tego COVID-a, więc to jest taka chyba największa różnica, jeżeli chodzi o weekend studiów. Takich, że tak powiem, najmniejszych potrzeb, no to żywność trwała i środki czystości, to są takie potrzeby, które się najczęściej pojawiały. Natomiast pojawiały się w tym roku też stosunkowo często właśnie taka potrzeba jak laptop do nauki czy właśnie do pracy zdalnej, ale też pojawiały się sprzęty właśnie jakieś AGD typu właśnie pralka, lodówki, zmywarki. Nawet z tego co widzę, to jakieś łóżko tutaj stoi do jakiejś rodziny. Także no, każda rodzina miała różne potrzeby.